Pane księże Michale Sopoćko, chciałbym jeszcze przy grobie księdza arcybiskupa Juliusza podziękować lekarzom i personelowi medycznemu, którzy tutaj w Poznaniu, gdy trafił do szpitala, opiekowali się nim. Chciałbym też podziękować na ręce obecnych tutaj siostry prowincjalnej, siostry dyrektorki domu w Pleszewie i siostry przełożonej domu. Podziękować siostrom służebniczkom za te ostatnie dni, kiedy opiekowały się księdzem arcybiskupem w Pleszewie. Bóg zapłać. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.